To za dużo gazu nie dawaj, bo to brezo wchodzi, wiesz? Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Nie, tata, co ty? Tata nie. Kuba, KTM SX 65. Zobacz. I taki motocykl musisz mieć, Kuba. Kuba zmarnowany, niepewny. Strach w oczach widzę. Kazbierz, majsterszef. Już mnie rozbawiłeś. Już mnie rozbawiłeś? Co? Nie masz respektu? Nie boisz się? Dobrze jest? To za dużo gazu nie dawaj, bo to brezo wchodzi, wiesz? Tak nie odkręcaj. A do góry biegisz? Jedynka na dół. Jedynka na dół, a reszta tego jest do góry. Możesz pojechać tam na drogę, wiesz? Tam, albo tu po trawniku jeszcze. Tylko gazu nie odkręcaj mocno, nie? Lewa. Nie. Nie będzie drogi. To po co ja to nagrywam? Na kółko daj. Nie! Ale nie, dole... Tomek, kupisz? Kupię? Kupimy, zmienimy motocykl. Zmienimy. Tu widać już jak... Słuchajcie, kupię. MRF-a jest na sprzedaż. Tak. MRF... Za ile? Ile? Musimy ustalić jeszcze... Z głównym zarządcą finansów Klaudii. No. Po naszej... Czy dobrze śpiewie... robimy? Nie musicie doradzać, dobrze robimy. MRF-a idzie pod młotek. Tomek, wracasz i wystawiasz ją na... Tak. Papa uśmiechnięta. Kuba, już starczy, 2 godziny już jeździsz. Dobra. Starczy, na luz. Dobra, czekaj. Teraz. Jak wrażenia? Jak wrażenia, fajnie. Byku? Fajnie. Fajnie? Co lepsze? SX-a chcesz? No. No to masz już, ale nie tego. Trzeba sprzedać MRF-ę, wystawiasz, myjesz, czyścisz łańcuch, smarujesz nowa bajkiem, sprzedajemy. Bo na nowa bajka idą. I w sierpniu kupujemy SX-a 65. Pasi? No. Jak się siedzi, jak pozycja? Lepiej popatrz nogami, no. Co? Nie jest za wysoki, wcale nic nie trzeba robić, nie? No. A czemu trójki nie wbiłeś i mu na kółko nie dałeś? Nie, nie pójdzie. On trzeba, wiesz co, on trzeba... Z kompresji. Tak, ale on idzie górą, nie? Aha.
A, widzisz, bo tu jeszcze nie miałeś rezo, nie? Ty miałeś, ale... tylko teraz w tej chwili jeździłeś, dół. Mu, jeździłeś mu tak jak motorem bez dyfuzora. Tutaj musi złapać. Jak złapie, to ryj zadziera no. na każdym biegu bez strzelania ze sprzęgła. No. Jak załapiesz bakcyla, to będziesz no. bez sprzęgła wyrywał. Bez problemu. Można, nie powiem, że nie można go poderwać, ale on ma charakterystykę pracy taką jak to porządny taki fusów, nie? Tak, Kuba, pierwsze wrażenie, czym się lepiej jeździ? Tym. Teraz na MRF-ie ci nie wsiądzie. Tata, zobacz, czym ty ryzykujesz teraz? Na drogę. Musisz go naprawdę pociągnąć na maksa obrotami, nie? Tylko mu nie żałuj. Prawo na tym. Kurczyła się waha. Dobra, pojechałem. Nie, mam wahę. Ojeny. Wszystko dla ciebie, Tomek, wszystko. Widzowie, chłopaki. XX. No, fajny motor, fajny. Bardzo. Podoba mi się. Chcesz go? Ja mogę potrzymać. Dobra, potrzymaj. I teraz sobie już nie dam jak w 80. To znaczy? Bo mi zepsułeś tu. Aha, no tak jeszcze pamiętałeś. Dla rajderów powiedz. Dla rajderów paliwa się nie żałuje, nie? No. A jak na stacjach będziesz podjeżdżał? Na stacjach paliw powinno być gratis. No właśnie, a wychodzi prawie 6 zł teraz. No. Kuba, próba generalna. No, kopajkę masz tu? Ładuj. Ja tu idę na tą drogę i w prawo. Prawo, dobra. Bo będziemy go tu widzieć. A wiesz co? Jedzie ciągnik, to wyjedź sobie tutaj zaraz za tymi drzewami na wszystko. No zobacz, to jest. Kubie nie zgasa, a tacie zgasa. Majster szef. Bez tego, na sprzęgle zapali. To? Tak. Ale to kurwa i z MRF-ą to było. Zapala. No. A ja nie powiedziałeś mu tego? No po co? Ja idę tam patrzeć, jak on spada. Jak to gada? No. A my tędy? Nie, tu stoimy, tu będziemy go widzieć, wiesz? Ale nie wiem, czy będzie się bał tak daleko jechać. Ja cię! No i po szkodzie. No teraz będziemy musiał cię jeszcze myć go. Nie no, rebela. Kurde, jak ja się cieszę, że przyjechaliśmy. Nie, Kuba? Nie będziesz mógł się doczekać teraz, co? No! Po co mnie tu zaprowadzałeś? Takie życie. Takie życie jest rajdera, endurowca. Co on tam robi? Wywalił się. Ale gleba! Nagrałem! Ale jazda, nie? Czy ty widzisz? Tomek! Ty wariacie jeden, ty! Nie no, na nas to nie ma silnych. Teraz zalał go, ja nie mogę. Patrz, wciągnij. Teraz będzie awantura z rolnikiem. Nie no, nie. Będzie awantura? Nie. Aha. Nie no, patrz, teraz idzie znowu na ciało, jacie. Nie no, trafił w same żniwa tą SX-em. Czy ty widzisz?
wiem, że plecy będą starte. No, a się wyglebił. Ale też ma kamerę, to się nagrał, jak się wyglebił. Jedzie. Kozak normalnie. Trochę. Liczyłem na to. Liczyłeś, a ty specjalnie mu tam. O, teraz się wnerwił. O kurwa. Pan. Ale tu. Hamuje! On się nie spodziewał, że to tak hamuje. Ja wiedziałem, że to tak będzie hamować. Ale to idzie u góry. No mówię ci. Nic nie połamałem, nie? Nie, co ty, to się to. Ale to idzie od góry. Ja to mówię, że przy dobrym krosie krzywdę sobie tylko może zrobić rider, a nie motor. No, motor świetne to jest. Świetne? Ale to jak idzie. Ubierz buciki i chodź do mnie. Dobra, ładujemy. Co? Ale jak to idzie u góry, nie? To jest druga moc od góry. U góry jest druga moc dopiero, tam dopiero się czuję. No tak, to jest dwusów. Dlatego chciałem, żebyś się przejechał, żebyś wiedział, na co możesz, czego możesz się spodziewać. Po małym, po kubiku. Bo on jest tego nieświadom. Co robi z dorosłym, a co robi z małym? No, a co robi z małym? No, mały to odleci. No przecież to idzie normalnie, jak się odkręci, to... Ty, ale gdzieś miał moc, nie boisz się tej mocy? Nie? A czego się bać? Kuba, ale zobacz, jak to idzie u góry dopiero. No, trzeba jeździć. Nie, no super, super, naprawdę, fajnie. Kuba będzie miał SX-a... Pierwsza pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.